Proszę Państwa, jeżeli chodzi o obwodnicę, jest to inwestycja, która jest przewidziana w cyklu dwuletnim. Jest to inwestycja, która, jak wiemy, przebiega od drogi 52 oraz kończąca się przy ulicy Spacerowej z włączeniami do ulicy 3 Maja, ulicy Żwirki Wigury oraz ulicy Legionów. Obecnie realizowany jest pierwszy etap, czyli od ronda, czyli powiedzmy od wlotu do Grupy Kęty do ulicy Żwirki Wigury. Jeżeli chodzi o drugi etap, to czyli od ulicy Żwirki Wigury do ulicy Spacerowej, tutaj zakończenie planowane jest na jesień przyszłego roku. Inwestycja jest warta 13 milionów, jeżeli chodzi o ten obecny rok budżetowy, przewidziane jest do wydania 11 milionów, czyli zasadnicza większość. Na przyszły rok przewidziane są 2 miliony. Jeżeli chodzi o zakres robót, w drugiej części to jest budowa kanalizacji deszczowej, budowa kolektora, przewiert przez wał do rzeki Soły, który już miał miejsce. Jeżeli chodzi o przyszły rok, to jest położenie odpowiedniego kruszywa oraz nakładki asfaltowej. Taki jest przewidziany zakres prac. Czyli gro prac zostanie wykonany w roku obecnym. Ulica jest szerokości 7 metrów, później będzie pas zielony, następnie będzie ścieżka dwukierunkowa rowerowa oraz chodnik, w którym właśnie umocowana będzie kanalizacja deszczowa.